father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Finally, the darkness subsided, and our heroes were relieved to find themselves in the light again. The thief quietly surveyed her new surroundings. She had never been here before, but for reasons beyond explanation, she felt a sense of belonging. The ruins of the perished, as the old king had called them, looked exactly as described in the journal. Beautiful and majestic, despite the centuries gone by. The third artifact could perhaps be found at the highest location of the ruins. Cześć, witajcie, ja jestem Rotan, a to jest kolejny odcinek Trina. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się poziomem Ruiny Poległy. I zaczynajmy! These are ancient ruins. I don't think anyone's been here for a while. Except those nasty bones. Who would abandon something like this? It's beautiful. Dla takich momentów właśnie gra się to. Gram w tą grę. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda w ogóle. Ta zabawa światłem i ta grafika tych ruin w ogóle. Wszystko tak. Takie średniowieczne, taki... No, jest klimat, przyznacie. Kocham takie rzeczy, bro. Takie widoczne. Nie wiem czemu, to znaczy... Może jedni też tak mają, może inni nie. Ale ja czasami się utożsamiam z, tak jakby z, może nie tyle z bohaterami, co z okresem, w którym mierzyli na przykład. Jak tutaj, no myślę, że to jest okres średniowiecza tam. Fantazy średniowiecze. No i utożsamiam się tak jakby... Czuję się, jakbym pamiętał to, że to średniowiecze było i że w sumie nie, że tak jakbym żył wtedy, ale jakbym to pamiętał, jakbym już kiedyś to widział, przeżywał może nawet, ale po prostu no, strasznie przyjemnie. Dajcie mi się tam coś. Dziękuję. Tu mamy coś ciekawego. Dzięki łusce, jak widziałem, może oddychać pod wodą bez straty powietrza. Oddychać po prostu pod wodą. Dobra, tu jest checkpoint, czyli to jest tak jakby fabularna część dalej. Tam gra chce zaprowadzić, więc my pójdziemy zupełnie w inne miejsce. O, widzę, że to jest setka. Setka. Bokiem świeczego. I wślizgnie w te góry. Oczywiście... Wow, dopiero... Teraz straciłeś życie. No, super. Dobra. Jako, że jesteśmy dzisiaj... Sprytni. No chciałem mieć zerknąć, ale widzę, że to mi się raczej nie uda. No więc starym tradycyjnym metodami. Zobaczymy teraz, czy cokolwiek jest w tej stronie. Do góry może. Nie? Okej, okay, no to lecimy na górę. Co ja? Opłaca się Zoją pływać, no chyba, że ktoś lubi. Akurat rycerza, no to... Od czasu do czasu, jak będę przestawał jakoś mówić w pewnym momencie, tam widzę... Tak, zaraz tam będziemy do mnie. Do tego miejsca.
Teraz się zastanawiam, czy tu, czy... Okay, i teraz tak. Tam. To jest chyba fabularnie. Tak mi się wydaje. I jak będę przestawał mówić, to dlatego, że będę sobie kupił. Tak jest. Nie wiem, czy ktoś lubi, ja akurat przepadam za coś. To znaczy, ogólnie lubię wszystkie rodzaje coli, oprócz tych takich mega tandetnych, co smakują jak woda. No i... To nie jest reklama żadna. Czego tak po prostu... W Kauflandu sobie kupiłem, mam Kaufland, które nie widzicie. I... jest promocja, była promocja, no to sobie kupiłem. Nie stanie. Zapłaciłem za dwie za jedno. Chociaż jeśli miałbym wybierać cola a Pepsi, to wybrałbym colę, bo jest słodsza. Mniej bardziej smakuje. Jak się tam dostać? Zobaczmy. Możemy robić różne rzeczy. Nie. To znaczy, to jest też fajne, że tak jakby trajnie jest drugi plan, że nie możemy na przykład skrzynką, czy jakkolwiek tego nie nazwać, nie możemy strącić pająka chociażby. Że nie możemy skrzynką, o matko, zepchnąć pająku. No bo po prostu się nie da. Się nawet nie da. Się po prostu nie da. Czekajcie, tam jest coś ważnego. Aha, okej, okay. Musimy zepchnąć to, żeby to spadło na dół i my też, żebyśmy mogli spać. Teraz tak. No okej. Czyli to nie jest żadne. Ciekawy. No lokacja. Żadna taka ukryta tylko normalna. Już niedługo mam zamiar sobie kupić nowy mikrofon. To znaczy, no, kupię sobie go, jak ten się zepsuje, bo możliwe, kupiony za 15 zł, będzie ekspercie i działa. Działa i to całkiem dobrze. Czekajcie, spodniemy tam do fajnie wyjdzie, że akurat i nikt na to zobaczał, ale no nie wyszło, się nie udało. Ktoś się postarał trochę za mało. Jak ktoś wie skąd, to brawo. Lubił kupować gazety. Tylko po to, żeby zagrać te gierki. To strasznie, to był fajny. Fajny był. Mimo że prosty dla takiego dzieciaka, jak jeszcze byłem dzieciakiem. Takim małym, 6-7 lat pewnie. Nie więcej raczej. Hop.
to taką radość, że Aida sprawiała tak raz. Ktoś nie wie o czym mówię, to mówię o papatce. No tak. Blisko było. Zaraz się tam ucznicy pojawią. Co? Nie będą nam strzelać pewnie. Strzelajcie, żeby zabić. Masowo... Czekajcie. O! Matko. Zaraz pokażę wam dość ciekawą umiejętność młota. Młotu? Młota? Nie wiem. Poprawnie? Z tego jestem sobie dobry, ale... Chyba umiejętność młota. Nie, tam nie będę próbował. Bo jeszcze ktoś mnie wyśmiał. Czekajcie, tu nie... ile mam tutaj już? Mamy jeden z dwóch sekretów, co? Mam nadzieję, że ten drugi też znajdziemy. Ha, ale uskoczyłem, widzieliście. Normalnie tak jest. Proszę. Mało który tak się tam. Przyjemna muzyczka. W ogóle wszystko w trajnie. Przyjemne. Grafika. Everything. No! No kurczę, a było blisko. To i to. Nie. Mamy! Super! To teraz trzeba wymyślić genialny sposób, który... Teraz... To... To? Chyba tak. Chyba się uda. Oj nie! Chciałeś mnie zepchnąć. No. Już wam pokazuję. Jeśli... przytrzymamy... młot... to on tak jakby uderza mocą grzmotu, prądu, czegoś takiego. To się chyba... Haha, padłeś, padłeś, jesteś ciotą. Tak, ty szkielecie jesteś taką ciotą. Daj się, radę. Ups, chyba coś zepsułem. Jestem z tego dumny! Dobra, trzeba płynąć dołem, zobaczyć, co możemy zdobyć. Doświadczenie widzę już. Zdobyte. Checkpoint. Jak by tu, co by tu stać, żeby to się w wodzie nie rozwaliło? Ale to się raczej nie uda. I trzeba będzie wykonywać coś trudniejszego jednak. Jakąś bardziej skomplikowaną maszynerię. Czyli tak. I tak. I jeszcze. Tak. Tak. I chyba
uda nam się wejść. Tak to się powinno przechodzić. Tak. Nie żaden inny gówniany sposób, jak to się powinno poprawnie przejść, tylko mój genialny Rotano sposób. Zauważyłem ostatnio, że dosyć często tracę. Ciekawe, czy chcę to poprawić. Mogę? A, właśnie, mój sposób siedzenia. Dobra, dzięki za doświadczenie. Dzięki za wszystko inne. Teraz się wespniemy tam. Skrzyna. Nie udało się jeszcze raz. Hop. Nie spadaj. O. Wskoczyć. O, wskoczyć. Brawo. Brawo dla ciebie. Nie? A myślałem, że będę taki troj zauważyłem. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Dzięki temu szybciej napinał. Okej. Okay. A nie, bo to trzy kosztuje. To też 3. Dobra, czyli nic nie teraz. Okej. Okay. Checkpoint. Ciekawe, co tu będzie. Spadamy na dół. Żeby było ciekawiej. Żebym miał szansę zginąć. O! Widzicie? Fiolka. Dobra fiolka. Wow. Ty jeszcze żyjesz? On jeszcze żyje? Dobry. Koksuję. Zdradź mi sekret, jak przeżyłeś. Padniesz. Giniesz, co padnie. Wśród żywych nie było cię nigdy. Lol, co ty robisz to jest? Tak nie wolno. Fizyka zaprzecza. Tak nie wolno odkłamywać. Ho, ho, ho! I kto się teraz... śmieje. Był się nie śmieje. Ale tu jest checkpoint. Więc kto jest teraz ciulem? Wy. To znaczy ja, ale wy. Proszę, możemy to zrobić bez faili. Sobie popiję. Twista może nam się uda. Zauważyłem, że często gubię wątek. To znaczy mówię, potem coś zauważam i przestaję mówić o tym, co chciałem powiedzieć i... Albo mówię jeszcze raz. Chciałem powiedzieć, co jest to mój robot. No bo... Ale patrzcie, ja to zrobiłem specjalnie, widzicie co tam jest? Dobra, zrzuć. Jasne, masz sposób jest. Ekstra. Teraz trzeba zrobić tak, 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 tak. I co? Tak. Mogliby dać tu jakieś skrzynkę. Skrzynki da. Ha! I co? Ty byłeś mnie wychylać. Tak byś jeszcze żył? Nie, pewnie nie. Ale byś żył. I tak jesteś. W ogóle... Mówić do szkieleta, że jeszcze byś żył. To się nazywa dziwacka. Walić logikę. Czytać skrzypki. Nein, scheiße. Get back here. A, jeszcze tak nie umiem. Ha, zrobiłem cię.
to było w moim genialnym wieloletnim planie. Dobra, zabiję was młotem przeznaczenia! Gnijcie, gincie i wszystko róbcie. Ale co miarę. Możecie wszystko. Pamiętaj. Wszystko, ale umiarę. Oprócz zabijania. Zabijać nie wolno. Bo w tych grach jest tyle przemocy. Czyżby to było dalej? Tak specjalnie to zrobili? No zobaczmy. Czyżby to było dalej? Wchodzimy tutaj. A widzicie? Widzicie? Sekrety tam. A my byśmy poszli w drugą stronę, no. Karygodne. Tylko jak tam wejść teraz? Z skrzynkami magicznymi tu. Wow. Nie umiem robić kwadratów. Się szkolu nie nauczyli. Czemu? 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 Why? Tell me why. Ta konstrukcja wytrzyma. Zobaczmy, co jest tutaj. Nie wytrzymała. Co z tego? Znajdujemy... tu jest, nie. Tu. Czerwony kamień mistrzów to potężny przedmiot, z którego często korzystają mistrzowie czarnoksięstwa. O jeden zwiększa maksymalną liczbę mostów, o 10 podnosi maksymalny zdrowie, poziom zdrowia. Rycerz, bo tyle tam mostów, mosty ci nie są potrzebne. To jest potrzebne. Bo ona ma mało życia. Za mało. Zawsze za mało. Zawsze mówię. Rozpędzamy. Do prędkości pędzącego bawołu i jedziemy dalej. Mamy dwa sekrety, więc znowu jestem uradowany, spokojny i się cieszę i w ogóle nie zabiję. Zabiję to z tego, ale nie zabiję z dobroci serca i zabiję, co? Lecimy, bo to koniec poziomu. Już nikogo nie zabiję, bo to koniec poziomu. Nie ma go! Co to jest? A. Słyszę głosy! Mówił! O matko boska! Co się dzieje? Ale biało. Zepsuł mi się. A nie, mam kursor. Nie zepsuł się. Tak więc to jest kolejny. Skończyliśmy kolejny odcinek. No i. Mi się podobał ten level, mam nadzieję, że wam się też podobał. Szczególnie podobała mi się w nim grafika. Zupełnie mi się nie podobało moje gadanie, bo ty jesteś czule, mi się sprzedałem i w ogóle. I dlatego łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!